Halo, halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Domek i witam was w kolejnym odcinku z serii, która nie miała nazwy, ale zdecydowałem, że raczej będzie to Domek na Woli, więc... W sumie zgadza się, bo jestem ja, jest i mapa, przepraszam bardzo, jest i mapa, która nazywa się Wola... coś tam, nieważne, każdy wie, ci co siedzą w temacie farminga. Dzisiaj będziemy sobie pryskali nasze plony, ponieważ mamy trzeci dzień wiosny, więc koniec wiosny już nadchodzi. Tutaj mam trzydniowe sezony ustawione, z tego co pamiętam, tak? Alt S to tak, Alt S. A nie, przepraszam, 5-6-dniowe sezony, to chyba będę musiał to przestawić. W każdym razie dzisiaj będziemy sobie pryskali, więc wsiadamy naszej 30, odpalamy. Odpaliła bardzo ładnie. I bierzemy się za podpięcie opryskiwacza. Opryskiwacz to jest jakiś Krukowiak, z tego co pamiętam. Chyba 6-metrowy? Albo 9, nie pamiętam, coś takiego. W każdym razie dobry opryskiwacz, dobry. Podpinamy i możemy jechać na sklep. Możemy jechać na sklep po nawóz, ponieważ musimy kupić sobie nawóz. W ogóle czy mnie stać na nawóz? Halo, halo, czy mnie stać na nawóz? To jest bardzo dobre pytanie. Zbiornik na nawóz 3000, mam 2000. Tu jest 2800 za 3000 litrów, to jest jeszcze jakiś inny, kurde, ej. No tak, no to mamy mały problem, w takim razie nie stać mnie na żaden nawóz, ale jakoś sobie z tym poradzimy. I w sumie też fajnie, że mam martwą strefę na kierownicy ustawioną, bo inaczej by się mega źle grało. Dobra, już jedziemy, już jest wszystko dobrze, mamy prawie 5000 na koncie. Byłem u Zbyszka pożyczył mi 2500, bardzo dobry chłop, ogółem polecam wszystkim. Bardzo dobry sąsiad, będę musiał to potem u niego spłacić. Ale w tym momencie się dogadamy, także na spokojnie damy rady. Bardziej bym się martwił, czy 30 poradzi sobie z tym opryskiwaczem, bo on trochę w sumie duży taki ciągnik. Także zobaczymy. Jakby miał jakiś bardzo dziwny głos, to sorry. Ale taki mamy, że tak powiem, klimat, więc przepraszam. Tu dajemy w lewo. Popiehamuj powoli, żeby nie spaść. O, dobra, teraz trzeba otworzyć sobie bramę. To jest, wiecie, o, zobaczcie. Idealnie, prawie rozwaliłem sobie tura. Ogólnie to jest taki sklep, wiecie, samoobsługowy. Jak powstaje Żabka, coś tego typu, to tutaj mamy właśnie taki sklep samoobsługowy. Więc kupimy sobie zbiornik na nawóz, bo nie mam żadnego innego z tego co widzę, także bierzemy ten, bo ten ma mniej. Wiem, że sobie przepłacam, w zasadzie mogę wziąć ten tańszy, ale który ma więcej w sobie, więc trochę głupio zrobiłem, ale no właśnie, patrząc na to, że ten opryskiwacz ma tylko i wyłącznie 400 litrów, to zrobiłem bardzo dobrze, się wydaje. W sumie mogłem wziąć sobie widły, bo widłami byłoby jakby się każdy mógł spodziewać łatwiej. No i przynajmniej miałbym czym teraz przewieźć tego, tego Mausera. W sumie może źle zrobiłem. Ale cóż, dobra, pojedziemy sobie opryskać. Czy ma regulację tego? Tu ma coś lewo, prawo. Aha, ale to jest tur. No i tu jest góra, dół, tur normalnie. To może jak się go rozłoży, to będzie miał, nie wiem. A tu jest normalna dawka na hektar pokazana. Ogólnie to po aktualizacji tej modyfikacji na ustawienie nawozu, damy sobie w ogóle większą dawkę, tak 300 litrów na hektar, stało się nam coś takiego na multiplayerze, że jak wychodzi, przynajmniej na multiplayerze, nie wiem czy tak na singlu też jest, że w momencie gdy wychodzimy z ciągniku z włączonym narzędziem, po prostu kończy nam się nawóz nagle cały, nie wiadomo dlaczego. Pierwszy będziemy sobie opryskać w sumie tok pole koło gospodarki. Zjedziemy sobie tutaj na spokojnie. Cyk, cyk. Siema, nara. O! Czybym... Ta, przewaliłem turem lekko. Dobra, rozłożymy sobie to. Ten opryskiwacz. Żeby nie przewalić w bramę. No właśnie, zdążyłem. On ma chyba 9 metrów, albo więcej nawet ma? Nie, ile on ma? Poczekajcie, ile mój opryskiwacz ma metrów? To jest bardzo w ogóle dobre pytanie. 12, to jeszcze więcej niż myślałem. I teraz może? O, teraz się da normalnie regulować. I mogę sobie otwierać i zamykać regulację tura sobie mogę robić, dobra. Damy sobie do góry trochę, o. 300 litrów na hektar. 30 dostała w pogarach. No ale jedziemy, dobra. Tylko teraz trzeba na spokojnie, żeby nic nie urwać, nie? Dobra. Ogólnie mam nadzieję, że ta seria wam się podoba, bo no na swój sposób ma ona jakiś tam swój klimat, ale czy jest fajna, tego nie wiem. Ciężko mi określić, czy ją lubicie, czy nie. Więc zobaczymy, bo na chwilę obecną to i tak odcinków nie ma to naprawdę w ogóle. Mam 2 przejazdy i pole całe zrobione. Dobra. Teraz tylko, żeby tego słupa nie przewali. Szczerze mówiąc, jest mokro, bo dosłownie przed odcinkiem padało. Także jest mokro i 30 ewidentnie widać, że ma problem, bo się kopie. Widać, że jest 16% poślizgu, to jest dość dużo. Ale co jest, że tak powiem, ważniejsze w tym przypadku to to, że jedzie powoli. Także ewidentnie tutaj ma ciężko. Dobra, teraz możemy sobie wyłączyć, złożyć znowu. No właśnie takie malutkie pola to by się przydał mało opryskiwać właśnie. Żeby dało się tak powiem, że bez składania, bez rozkładania, bez kombinacji. Także przydałby się mniejsze, ale ten nie tak jest dobry. Podjedziemy sobie teraz na rzepak, który już jest praktycznie urośnięty cały, także w sumie też dość szybko urósł. Możemy sobie rozłożyć, jeden przejazd, także zrobimy 2 przejazdy tak naprawdę. Mi się wydaje. Czy nie? Sięgnie? Nie, nie sięgnie. Dobra, to w takim razie zrobimy sobie tak, jak zrobiliśmy. Łe! Dobra. Idziemy sobie tutaj. I włączamy. Jedziemy. W ogóle wyżej trzeba podnieść ten. No właśnie, powaliły mi się tutaj przyciski. Zobacz, nie, no całe... No bo dobra, przejadę w sumie w 2 strony, dobra, nie będzie. 30 daje, kurde, ledwo rady. Tutaj trochę lepiej, no podniesiemy tura, żeby tak nie gniótł tego rzepaku. Może trochę lepiej to będzie szło. Nie chcę, żeby pogniotło mi rzepak, bo to bo jest 7 na godzinę. Ale popatrzcie, jest cały czas 16% zakopania się, także... Czy to jest wina mocy? W sumie chyba bardziej mocy, z czym on patrzy na to, że jest 100% cały czas praktycznie. W ogóle czy to z 30 miał podświetlane zegary? Nie, on nie miał podświetlane, dobra. Także tutaj ewidentnie coś jest raczej mocowo, pewien nie jestem, ale raczej z mocą. Tu jest coś do, że tak powiem, zrobienia, że tak powoli jedzie, a nie z faktycznym, wiecie, z faktycznym zakopaniem. Teraz jest 17%. Jedynie co mogę zrobić to włączyć napęd jeszcze na wszelki wypadek, bo to jest 30 z przednim napędem, jakby ktoś nie wiedział, nie no dobra, ona nie ma przedniego napędu. Ale nie pomaga to prawie w ogóle. Jedyne... Nie, nie pomaga to naprawdę zupełnie, także na jedno wychodzi, czyli po prostu to będzie silnik, mi się wydaje. Gdyby było mniejsze zakopanie trochę, to wtedy bym jeszcze rozumiał, że to może być wina kół, ale to nie jest wina kół, tylko ewidentnie silnika. Ła, to teraz jest zakopanie mocne, tutaj teraz siadła prawie, bo było widać. 23% zakopania, to tutaj chyba gdzieś woda stoi, mi się wydaje. Ale długie to pole jest w sumie, dłuższe od tego nawet kawałek. Śmiesznie te ślady wyglądają tak daleko. Mam brudną kierownicę, masakra na opadkach. Tak to jest, jak stoi, się nie gra i potem nagle przychodzi co do czego i kierownica jest całowalona. No ale cóż, no dobra. Damy radę na spokojnie. Zrobimy sobie to ładnie. Dobra, dobra, dobra. Ogólnie nie wiem z czego sobie mógłbym jeszcze nagrywać filmy. Albo wiecie co, walić to, nie będę robił drugiego przejazdu, bo mi się to nie opłaca, szczerze mówiąc. Nie opłaca mi się to, bo po co mi jechać szerokość 20 cm? Po co mi to? Nie, po prostu nie opłaca mi się. 30 daje rady. Jeszcze w chwili obecnej, za chwilę może już nie dawać rady. A się dziwię, że w tym miejscu nie zatrzymała się, bo tu przypuszczałem, że będzie stała woda, szczerze mówiąc. A ewidentnie nie było. To w sumie dobrze. O, jest coraz większy poślizg, 18%. Czy podjedzie? Podjedzie. Panie, to jest 30. To jest polski sprzęt, a nie. Tutaj sobie zrobimy tak. Dobra. I cyk. Śmiesznie to słychać według mnie, jak ta 30 tak idzie na pełnych obrotach i potem nagle schodzi z nich. Przyjadę bez składania się. Tak, zmieszczę się tu. Podjedziemy sobie tutaj. Ogólnie tak, gram bez wygniatania, bo stwierdziłem, że jest to bez sensu trochę. A mam, Jezu, ale mam katar. Katar czy cokolwiek to jest, jakieś podrażnienie pyłkowe czy cokolwiek innego. Dobra, włączamy. No, właśnie to jest to. Miała problem aż ruszyć. Możemy sobie opuścić tura. Więc tak. Teraz opryskiwać też sobie damy na dół. Nie można jechać. Szczerze mówiąc, jak zostaje taki mały pasek, to wydaje mi się, że nie opłaca mi się po prostu tam jechać i tego robić. Bo... po co? Taki paseczek to naprawdę nikt o niego nie będzie się bił, a... czy się nie da mi on jakoś dużo, to że będzie zrobione nawieziony 10% więcej czy nie, nie? No akurat w tym środku to ile będzie? 25% więcej chyba, także... Także tak, bo chyba tutaj rozciąłem nawóz, jako rozrzuciłem, ale nie jestem pewien, także... ciężko mi stwierdzić. W ogóle wydaje mi się, że pierwszy powinien właśnie jechać z nawozem, jako sypkim, granulatem, a teraz, a potem dopiero przy kolejnej fazie powinienem pryskać, także możecie napisać w komentarzu, czy dobrze myślę. Dobrze się 30 nie zakopuje. A teraz pojedziemy sobie w sumie tą stroną. Nie będę tam zjeżdżał, kładę sobie tą stroną. Ładne ślady zostają. Szkoda tylko, że to nie są ślady takie 3D, że tak powiem, faktycznie, że one są wgniecione i wszystko. To było ciekawe jak dla mnie. Fajnie by to wyglądało na pewno. Wydaje mi się, że za jakieś 2 minuty możemy być na końcu pola, także powoli do przodu, jak to się mówi. Czy tu jest? Chyba jest minimalny dźwięk tego. Minimalny, że tak powiem, dźwięk opryskiwacza mi się wydaje, że nawet jest. Może być go tyci tak słychać. W sumie fajnie, że słychać, jeżeli słychać. Ale to może mi się tylko wydawać. Teraz jak sobie to opryskamy, pojedziemy sobie jeszcze na ten uzupełnić i weźmiemy sobie widły i zawieziemy sobie tego Mausera na naszą gospodarkę. Mamy 15 minut zaraz, to w sumie idealnie będzie. Tak, tam z 2 minuty chyba musiałem wejść do menu, przestawić kierownicę. Także myślę, że 15 będzie. Może trochę więcej nawet. Także zobaczymy. Powiem wam, ciężko. Męczy to taka wolna jazda, mam być szczery. No ale mokro jest, to nie ma co się dziwić w sumie, nie? Wiecie, jak jest mokro, to się jedzie ciężej. Jak się jedzie ciężej, no to ciągnik będzie jechał wolniej, oczywiście to jest. Jeżeli miał na 4 napęd, to by szedł, że tak powiem, zły. A tutaj, on ma w ogóle 2 obciążniki. Słychać. Jest dźwięk opryskiwacza. To jest, tak, Krukowiak. Dobrze powiedziałem, że to jest Krukowiak. Okej, dobra. W takim razie dojedziemy sobie do końca. Składamy go. Podskoczymy sobie na gospodarkę po widły. Przełączymy sobie na tura, żeby go podnieść. Bo nie chcę znowu zaryć turem w podłoże na moim wjeździe. Na spokojnie. Podjedziemy, zabierzemy sobie widły. Tylko to teraz były widły, a minus jeszcze swędzi, masakra. Po lewej chyba tu były widły, nie? Przy 30. Tak, przy 30 były widły. Opuścimy tura. Panie, że sobie skręciłem dobrze. Dobra, widły do palet. Zły kąt miałem ustawiony tego tura, dobra. Udźwig 700 kg. 700 kg, no to w sumie trochę więcej będzie niż 700 podjeżdżam kilo, ale dobra. Teraz Bizon. Bizon czeka na swoją kolej. Myślę, że w następnym odcinku będziemy już mogli kosić. Dawaj. I wyszła. I jedziemy. No i szczerze mówiąc, na taką drogę, tak jak tutaj mamy, na asfaltówki, to ta 30 nie jest zła, bo jakoś sobie tam jedzie, nie? Ale przy właśnie takiej polowej pracy zaraz po deszczu to jest trochę słabo. Nawet wydaje mi się, że ona minimalnie, że tak powiem, rzuca. Ale to może być dlatego, że ta kamera tutaj fajnie sobie... O, tu jest taki John Deere? Chłopie, rozbierają John Deere'a. Na jakim mapie jeszcze był taki sam John Deere? Tak samo rozebrany. Tu mamy jakiś domek ładny, ale ładna gospa w sumie, ty. To wygląda tak samo, to gospodarka wygląda praktycznie jak na... jak to się nazywa? Na świętokrzyskiej wsi. Na górze mapy jest bardzo podobna gospa. Tutaj jest też jakaś gospodarka. Tam jakaś pusta w ogóle. Drzwi nie ma do obory, no ale na strych w sumie obory bardziej. No ale cóż. No i my teraz musimy wziąć sobie stąd tego Mausera i zawieźć go na gospodarkę, żeby tu nie stał. Także na spokojnie. Pierwszy sobie w sumie zatankujemy, że tak powiem, nasz opryskiwacz. Także lejemy. 30 siada, 30 siadła. Patrzcie w ogóle, jak no teraz się... No, jak na 30 to dużo. Weźmiemy sobie go od boku. Czekajcie, weźmiemy sobie go od boku, przyłączymy sobie na ciągnik, żeby nam tu chodził. Weźmiemy sobie od boku. Corvetta, takie nowe Mausery robią teraz, już nie ma samochodów. No, żartuję. Żartuję. Nie piszę Corvetta, tylko... Czekajcie, muszę trafić. No, o, dobra. Nie piszę Corvetta, tylko Corvetta. Corvetta, dobry jestem. KORTEWA. Więc jedziemy. Jedziemy. Więc to jest nasz nowy Mauser Corvetta. I samochodów już nie robią, od dzisiaj robią Mausery, jakby ktoś pytał. Z nawozem lub... w sumie nie. To nie jest nawóz chwastobójczy, tylko środek chwastobójczy. O, fajnie coś widać w ogóle, że jak tak. O, o, bo tam jeszcze jakieś dziecko wyskoczy i co wtedy? Ej, ale szczerze mówiąc, powiem wam, jak na 30 to, no właśnie, musimy być zaraz przy samej ziemi i jeszcze jest mała widoczność. Nisko się tutaj siedzi. No ale... Dobra, no 30, no malutki ciągniczek, nie? Już czuję, jak mi podchodzi, że tak powiem, pod nos i mi się ciężko mówi. Także... słabo. No ale cóż. Jakoś mi podchodzi tak jakby katar pod gardło, pod nos i tak zatyka i się aż dziwniej mówi. Ale na szczęście będziemy już kończyli, także... Tyle dobrze, z tego się cieszę, jak mam być szczery. I nie będę narzekał pod tym względem. Więc tyle dobrze. Mamy opryskane. Myślę, że na następnym odcinku będą żniwa, także... Powinno być i te stanges, i malines, i te sprawy. Trawliwo. A, musimy podnieść tura, bo... No właśnie. Zdążyłem podnieść. Czy nie? A nie, zdążyłem. O Jezu. Dobra, postawimy sobie w sumie... A postawimy sobie tutaj. To się będziemy. Postawimy sobie tutaj, bo tutaj będzie tak stał opryskiwacz. Zatankowany, że tak powiem już. Bardzo ładny gospod wyszło. Nie będę ukrywał, jestem zadowolony z tego, jak to gospod wyszło. Fajnie, że nim Mauser zjechał z tych wideł. Dobra, niech sobie tak stoi. Niech sobie tak stoi, opuścimy. Tylko ten opryskiwacz, żeby zdjąć trochę nacisku z siłowników czy coś. I... No i... Tyle, także w takim razie mam nadzieję, że się podobało. Trochę się wybiłem w ogóle z rytmu nagrywania i trochę ciężko mi się mówi. Zobaczymy, jaki ten odcinek będzie. I cóż, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnych odcinkach, także do widzenia, trzymajcie się i szczałeczka.